Witajcie moi kochani, z tej strony Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości. A dzisiaj sobie chciałem z wami pogadać o czymś, co chciałem zrobić już dawno temu na YouTubie. Ogólnie chciałem zrobić transmisję na żywo, ale pierdziele to i tyle. Transmisję na żywo, która może zostać po prostu uszkodzona przez byle jakie zakłócenia internetu. I sami rozumiecie. Dzisiaj sobie chciałem pogadać z wami o projektach X. Projektach komputerowych typu X. Tak, projekty typu X. Ja zajmuję się projektami typu X. Ściśle tajne projekty komputerowe, które wykraczają ponad wszystko, co jest przeciętne na YouTubie i nie tylko. Czyli jak ziemniak złożył komputer za 40 tysięcy, to my składamy komputery za nawet większe kwoty. No. W projektach typu X chodzi o to, że na przykład tu się posłużę komputerem mojego kolegi, który po prostu rozjebał powiem wam tak, w 2019 roku rozjebał całego YouTube'a, budując komputer gamingowy. Spokojnie, zaraz wam wytłumaczę wszystko. On też się zajmuje projektami typu X. Rozjebał całego YouTube'a. Nikt pewno tego filmu nie oglądał z was, moi widzowie, ale ja nie będę linkował tego, bo to już stary film i tyle. Ale już wam tłumaczę, o co chodzi. Mój kolega, chociaż działa na systemie Windows... Oj, gardło mnie zabolało, jak tą nazwę wypowiadałem, bo ja żyję w systemie GNU Linux, który jest o wiele fajniejszy. Ale nie winię go za to, każdy ma prawo używać tego, co mu się podoba, ale dobra, jedziemy z tym koksem. Głównie chodzi o to, że projekty typu X opierają się na tym, że na etapie projektowania wizualizujecie sobie w umyśle, tak, w umyśle, w swoim umyśle, a nie kurwa w jebanym komputerze, symulację, jak ten komputer będzie się zachowywał, działał, jakie ewentualnie awarie i inne rzeczy mogą wystąpić. I główny myk jest taki, że po prostu na etapie projektowania już jesteście w stanie sobie w umyśle po prostu wszystkie usterki i różne problemy usunąć. I to jest właśnie fajne. Używacie własnej głowy do projektowania, nie zasranego komputera. Ja właśnie tak robię. Ja po prostu nawet pracując sobie w pracy, czy w piekarni, to potrafię sobie zwizualizować komputer, wsadzić wszystko, co potrzebuje i sprawdzić, jak to się będzie zachowywało. Zaraz ktoś powie, kurwa człowieku, ale takie rzeczy potrafią tylko ludzie, którzy mają inteligencję na poziomie IQ 170 albo i wyżej. Niekoniecznie można się tego nauczyć. Jak się nauczycie i pojmiecie, na czym pewne rzeczy się opierają i działają, to jesteście w stanie przezwyciężyć wszystko, tak naprawdę. Tylko to zależy od was, czy chcecie tego, czy nie. No. I jedziemy dalej. I w trakcie po prostu symulacji, wizualizacji, ogólnie symulacji działania, jestem w stanie sobie wykluczyć wszystkie usterki, mankamenty i tak dalej, kompatybilność tego z tym. I dlatego u mnie nic się nie pieprzy, nie rozwala. No. Na przykład ja mam na swoim kanale film, który ma nazwę Mój komputer. Po prostu Mój komputer. I tam pokazuję ten komputer takim, jakim go zbudowałem. Po prostu. Który jest oparty o procesor Intel Core. Raczej Intel Core. Przepraszam za pomyłkę, bo jak się wiecie, zna tyle procesorów i kart i płyt, można się walnąć czasem. Każdy ma prawo się pomylić. Intel Pentium Gold 6405, który ma dwa rdzenie fizyczne i cztery wirtualne, zwane wątkami. Dlatego jest przedstawiony jako czterorzeniowy. No. I jest oparty na płycie Gigabyte'a o socket 1200, pamięci GoodRama 16 GB, zasilacz BeQuiet'a
system power 9600W i akcelerator graficzny Nvidia Tesla C870. No. Zaraz ktoś się uśmieje, co to za gówno i tak dalej, do czego to on może używać. To ja napisałem po prostu pod opisem filmu, do czego ten komputer jest używany. No, nie do grania. Ten komputer był specjalnie budowany. Tam nigdy nie będzie zmieniana ta konfiguracja. Powiem wam szczerze, nigdy nie będzie zmieniona ta konfiguracja. I tak zaraz oddaję ten akcelerator na wymianę termopadów po prostu. I pasty na nową, na świeżą. Bo to sami wiecie, jak to rozpakowywałem, to od nowości nie było wymieniane. Czyli tam już pewno się zeschło, chociaż akcelerator cały czas trzyma doskonałe temperatury. Powiem szczerze, nie mogę zarzucić, ale tak na wszelki wypadek wolę to zrobić. I mieć spokojną głowę. Piękne mamy dzisiaj słońce, moi panie i panowie. 30 stopni, jak w mordę strzelił. No niestety, tak czasem bywa, słuchajcie. No i jedziemy dalej z projektami typu X. Na czym to polega? No i dokończam sprawę z moim kolegą, który w 2019 roku zbudował właśnie komputer oparty, już wam tłumaczę, i rozjebał wtedy całego YouTube'a. Zbudował komputer do grania na płycie serwerowej, która ma dwa gniazda na dwa procesory. On tam wpierdolił dwa ośmiordzeniowe procesory, 64 GB RAMu. Dysk M2, który ma szybkość tam, kurde, już nie pamiętam ile, ale tam chyba PCI, tylko nie wiem, jak to, powiem wam szczerze, leję jak nazewnictwo tego, po prostu M2 dyski tyle, no, tam przepustowości, no, cholera wie ile to bym miał, chodź, tędy idziemy. No i posłuchajcie, o co chodzi. Chodzi o to, że władował tam dwa ośmiordzeniowce, 64 GB RAMu i teraz będzie bajka. I teraz słuchajcie uważnie. Trzy karty graficzne RX 580 XFX 8 GB. Zaraz ktoś pomyśli, co ty chrzanisz, przecież tam da się. Są płyty serwerowe, gdzie kart graficznych możecie se wsrać do upadłego. No. I powiem wam, co jeszcze idzie. I czwartą kartą był akcelerator graficzny AMD. No, który, powiem wam, który, no był za niemałe pieniążki. I wydajność, którą po prostu na Windowsie wrzucił test, nie wiem, tam też Bencha, czy co on tam miał. Powiem szczerze, rozjebał cały YouTube. Powiem szczerze. Wydajność, to jak maksymalnie tam ziemniak miał 50-40 tysięcy czy coś, to mój kolega, to wam mogę powiedzieć, miał 140 tysięcy punktów. No. Ale posłuchajcie, spokojnie. On to zrobił ten komputer dla siebie do ogólnie pracy. On zajmuje się po prostu zajmuje się, jak to ja mówię, inżynierią ekstremalną. Czyli sami możecie sobie wygooglować, co to jest inżynieria ekstremalna. Ja więcej tu nie powiem. Kropka. Koniec tematu. A teraz jedziemy na mój temat. Tak, no nareszcie. Niektórzy widzowie się ucieszą. Wreszcie piorun coś o sobie powie. A no powiem. No to jedziemy, bo to będzie ciężki temat. Projektami typu X zająłem się, gdy kiedyś wygrzebałem po prostu ze śmietnika stary serwer i przeanalizowałem jego budowę i tak dalej. Pomijmy szczegóły takie. I wiedziałem, że chcę się zajmować projektami typu X. Nawet wymyśliłem tą nazwę. Projekty typu X. I one są kurestko mocne. To nie jest byle co. To już jazda bez trzymanki, jak to niektórzy mówią. Albo jak niektóre dziewczyny mówią, wyższa liga. Ja się zajmuję taką wyższą ligą, bo ja to jestem specjalista. Samozwańczy specjalista, naukowiec, inżynier,
inżynier komputerowy i jeszcze mógłbym długo o sobie mówić, ale moje filmy dowodzą tego, że ja się na tym wszystkim znam i to potrafię. Teraz powiem Wam szczerze, projekt typu X, który będę budował, to powiem Wam szczerze, powiem tylko tyle, rozpierdoli YouTube'a doszczętnie. Ja po prostu już mam przygotowany sprzęt, który jak go złożę i postawię tam Linuxa, to mogę Wam powiedzieć jedno. Niektórym to szczęki opadną aż do Chin. Tak mogę to powiedzieć. Tak, nagrywam z telefonu. Jest to nagranie, pochodzi z telefonu Xiaomi Poco X3 NFC. 128 GB wbudowanej pamięci, 6 GB RAM-u z dodatkowym rozszerzeniem do 8. No. I powiem Wam szczerze, tego telefonu nie zamienię na nic innego, bo jego parametry są porównywalne z iPhone'em 14 Pro Max. I sami sobie to sprawdźcie. Nawet zrobiłem na swoim kanale prosty film, w którym pokazuję, że jego parametry są dosłownie igła w igłę z iPhone'owskim. Może ekran jest inny, aparaty są inne, ale te aparaty nie są gówniane. Ludzie, system audiowizualny też nie jest gówniany. Zależy, co się chce robić na telefonie. Zapytam się Was, widzowie, co Wy robicie na swoich telefonach? Piszcie w komentarzach. Na pewno duża liczba gra, a ja nie gram w ogóle. Mam jakieś tam gierki, które odpalam sobie raz na może rok, dwa. O. Ogólnie to czasem, jak podróżuję pociągiem, to gram sobie w taką grę żulionerzy. I tyle. Albo Angry Birdsy. I nic więcej. Bo te nowoczesne asfalty i tak dalej, Forza Horizon, to dla mnie to jest śmiech dosłownie. To nie jest gra, tylko to jest durna imitacja gry wyścigowej. Jak chcecie grać w grę wyścigową, to musicie posiadać kierownicę, wygodny fotel, pedały i tak dalej. I wtedy poczujecie się jak w tym bolidzie. Ja lubię stare gry, takie jak Colin McRae trójka. Co naprawdę było dobrą. Albo Euro Truck Simulator, gdzie sobie jadę, rozwożę jakieś towary i tak dalej. Euro Trucka bardzo lubię, Colina też lubię. Po prostu nie będę się męczył i próbował odpalić Colina McRae'a na Linuxie. Wiem, że się da, tylko ja tam pierdzielę, nie chce mi się. I tyle. No. Co do projektów X. Chodzi o to, że w projekcie typu X najpierw poszukujemy procesora. Najpierw poszukujemy procesora, który jest wydajny, ale też który pod obciążeniem nie będzie za bardzo tracił swojej wydajności. Potem poszukujemy płyty, a najlepiej celujcie w płyty serwerowe. Bo tam te płyty są specjalnie budowane, że one mogą pracować 24 godziny na dobę. I płyty serwerowe to platforma, która nie ma, że po 5 latach już nie jest wspierana. Ona będzie dalej wspierana, bo ten sprzęt jest budowany właśnie po to, żeby był wspierany długie lata. Następnie mówiłem o płycie serwerowej. Tak. Oj. Pamięć RAM. Pamięć RAM na przykład bierzcie od razu z ECC, czyli korekcją błędów. Zasilacz. No, moi widzowie, zasilacz do projektu to typu X nie mniej niż 1500-600 W. Spokojnie, zaraz się dowiecie do czego. Karty graficzne to najlepiej i tu posłuchajcie. RTX 4000. Przepraszam, cofam. RTX Quadro 4000. Od stajni AMD. AMD. Najlepiej powiem Wam szczerze, nie pamiętam jak ta karta się nazywała, ale mają akceleratory graficzne.
I to nawet taki, który kosztuje 19 tysięcy. Jego, powiem wam szczerze, wydajność i te wydajności, które były robione, aż mnie zastanawiałem, czy sam bym sobie czegoś takiego nie sprawił. Ale ja wolę wam polecić coś, co jest dobre, czyli na co nie wydacie dużo pieniędzy. To weźcie sobie dwie na początek karty RX 580 8 GB. Wiem, że za chwilę ktoś się tam zacznie rżnąć, że starego trupa polecasz. Nie, polecam wam bardzo dobrą kartę graficzną, która naprawdę działa. A nie jak te nowe teraz, co się AMD wyłożyło na tych kartach, że pewne błędy i luki są co i nie chcą tego załatać. Więc polecam wam RX 580 8 GB. Może być od Zafira, może być od XFX. Nieważne. Następnie, i jeszcze nie skończyłem, i najlepiej dajcie sobie akcelerator graficzny jakiś jako trzecią kartę. Posłuchajcie dlaczego, bo procesor będzie robił to, co robi procesor. No każdy wie, co robi procesor, więc nie będę tego wyjaśniał. Już nie wierzę, że takie tumany są na YouTubie. Przepraszam za wyrażenie, ale mówię od razu, co myślę. Dobra. Ale akcelerator graficzny, zresztą opowiadałem, co robi akcelerator graficzny, więc tego też nie powiem. A akcelerator graficzny po prostu przejmie większość zadań, które wykonywał procesor i będzie mógł nadzorować ten cały motłoch w postaci dwóch kart. I na takim komputerze dajemy dyskiem 2. Jeżeli nie można, to dajemy zwykły SATA na system. Nic się nie stanie, to też będzie działać dobrze. I powiem wam dalej. Instalujemy. Najlepiej zainstalować Linuxa. Tylko wy według siebie dobierzcie, bo ja to działam na systemie Ubuntu. Ale też dobry jest do tego Cinnamon. O. I po prostu możecie sobie zrobić komputer do gier. Dzięki temu. Ale ten komputer do gier, to wam powiem szczerze, będzie działał wam przez bardzo długie lata. Będzie działał przez bardzo długie lata. Gdy wasi koledzy, znajomi, przyjaciółki, przyjaciele będą mieli już najnowsze komputery, to wy dalej będziecie na tym starym swoim komputerze grać w gry, które wyszły rok temu. I oni będą się dziwić i wytrzeszczać oczy, że ten komputer to ciągnie. Ciągnie dlatego, że sami to zbudowaliście. Wiedzieliście, że budujecie dla siebie, a nie na pokaz. Ilu, powiem wam szczerze, ile takich inżynierów pseudo na YouTubie widziałem, którzy budowali komputer i nagle po włączeniu było pii i dupa, nie działa. Jak się nie przemyślało, co się wpierdziela do komputera, to kompatybilność pewnych podzespołów pozostawia wiele do życzenia. Na przykład wielu użytkowników YouTube'a podczas swoich mega projektów, jak oni to nazywają, powiem szczerze, mówię to, co myślę. Wypierdala się od razu na ryj z pamięciami RAM. I tyle. Niestety jest to częste, albo wypierdzielają się z tym, że podłączają źle kable, albo... No sami wiecie chyba, no ale powiem wam szczerze, że... Ja bardzo długo składam komputer z projektu X. I u mnie nie ma, że szybko. To ma być zrobione dobrze i nawet może trwać 5 miesięcy. A nie jak niektórzy youtuberzy 2 tygodnie. Więc widzicie, kto się zna na czym. Ja wiedzę swoją posiadam z książek i z własnych doświadczeń, które mam. A większość youtuberów i innych ludzi, którzy budują komputery, swoją wiedzę mają z internetu. A wiecie, że wiedza z internetu jest porównywalna z konsultacją u lekarza. Panie, niech pan zażywa antybiotyki. Nic się panu nie stanie, a nawet pan będzie żył dłużej. A co się potem okazuje? To wam nie muszę mówić. Pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się. Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier z tej miejscowości, zajmujący się projektami typu X. Dziękuję i pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. I zachęcam do oglądania mojego kanału, bo takich rzeczy możecie nie zobaczyć gdzie indziej. Nikt wam tak dogłębnie nie wyjaśni, o co chodzi z tym i tamtym.